Dzień dobry. Sowiński Jakimowicz, podcast. Jakimowicz. Sowiński. Piona. Ja będę mikrofon nie rozwalić. I, I co? I dzisiaj zobaczymy, czy Jakimowicz jest prawdziwym chrześcijaninem. Zadam mu takie Dzięki, pytanie, że jest... aż mu w kapcie Dębier. pójdzie. Czekaj, no. to się tak mówi? W kapcie mu pójdzie? No. Nie, w pięty. pięty. W pięty. Ja zawsze przekręcam te te. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. E, słuchaj, No, Ewangelia mówi, że mamy innych za wyżej stojących od siebie. I co? <laughs> Specjalnie ci to Co? Robiłem? Jestem wyżej stojący, a ty jesteś wyższy ode mnie, chyba, nie? Trochę tak. No, no. I co? nie, ale tak serio pytam, wiesz? Tak, święty Paweł nie nas łatwiejszych, uczy. Łatwiejszych nie, mam, nie mam łatwiejszych, dlatego że wiesz, byłem na DEL na premierze. Jak jeszcze nie byliście, są w kinach y, premiera tych dwóch chyba pierwszych odcinków czwartego sezonu jest tam postać Jana Chrzciciela, która jest dla mnie turboważna, mhm. bo wiesz, ja w Wigilię się urodziłem, w Wigilię się czytał, Janik mhm. Chrzcicielu, miałem kilka różnych mistycznych doświadczeń z tym związanych, więc on jest dla mnie turbo ważny i tak zrozumiałem coś dzięki temu, że obejrzałem ten, ten odcinek The Chosen, ale właśnie on mówi przecież, trzeba, żeby on wzrastał, a ja się umniejszał. I wiesz, my to możemy stwierdzić, nie no, to, to jest przecież Stare Przymierze, bo on jest ostatnim z proroków Starego Przymierza, więc po co mi to tam? Ale Święty Paweł nam mówi, że mamy patrzeć właśnie na innych jako wyżej stojących od siebie. Kiedy ostatnio dałeś komuś taki autorytet, żeby stanął wyżej od ciebie i zobaczyłeś tym błogosławieństwo? No nieczęsto, powiem szczerze, bo to jest bardzo trudne ten y, zagadnienie. Czasami we wspólnocie to się udaje. Ja mogę powiedzieć odwrotną sytuację, kiedy pamiętam, że byłem zdumiony jakby reakcją ludzi, których bardzo ceniłem, na przykład kiedy robiłem książkę Radykalni i przyjechałem po raz pierwszy do Studio Deo de Recordings do Wisły i wiesz, i drzwi otworzył Marcin Pospieszalski, nie? A Marcin Pospieszalski dla mnie to był facet, który wiesz, te najlepsze zespoły jazzowe, których słuchałem, nie wiem, tajbrek i tak dalej, wszystko wiesz, a on mówi kawy czy herbaty, bo jesteście moimi gośćmi, nie? I pamiętam, do, do, do dzisiaj pamiętam, wie, że on jakby cały ten dystans zlikwidował właśnie tym pytaniem. Dwa razy w życiu byłem w klasztorze benedyktynów i tam mnie dotknęło to, że przeor, nie przeor, ale jak on ma dyżur, to ci służy. I nawet się głupio czujesz, bo widzisz, że wiesz, że ktoś, na przykład ojciec Augustyn Jankowski, który był tym głównym redaktorem Biblii Tysiąclecia, nie? Że on wstawał i i sprzątał za tobą. I ty, wiesz, to cię aż on nie śmielało, nie? A to jest po prostu tak. Bo kurczę, chcesz powiedzieć, nie, nie, że... a, on, a, a to, wiesz, on miał akurat dyżur. I sprzątał, wiesz, brał twoje kubki, twoje ten. Trudne to jest, nie? Znaczy, to jest takie, wiesz, że... bo czasami to wynika z takiej e, fałszywej pokory, albo z takiego braku, z takiego bardzo niskiego poczucia wartości, a to nie jest to. że nie, nie, nie o to chodzi. To. Ja kiedyś zacytowałem, jak Karol de Foucault napisał o swoim. Y, y, Stylu życia przed nawróceniem, bardziej świnia niż człowiek. I pamiętam, że do mnie napisał człowiek, że on jest tyle lat na terapii, że nie można tak o sobie mówić, że jest świnią, że to jest poniżanie siebie itd. Kurczę, i tak dalej. Kurcze, to jest takie poprawianie Karola de Foucault. On pisał o swoim życiu, wie, że to był hedonista, bardziej świnia niż człowiek i wiedział, co mówi. I to nie chodzi o poczucie własnej wartości, że ja przepraszam, że żyję, że to takie w ogóle, po co my to nagrywamy. to Tylko o Może skończmy, co? Bo Tylko to tak fakty. nie mamy nic. Tylko o fakty. fakty. Jezus, wiesz, co, są dwa takie fragmenty w Ewangelii, które mnie poruszają, że jest napisane, że Jezus podniósł wzrok na swoich uczniów. Co to znaczy? Że On patrzył nisko. nie? To znaczy, że On traktował ich wyżej, za wyżej stojących od siebie, mimo że był Mesjaszem, bo podniósł wzrok. nie? Albo przychodzi do Jana, i Jan jest pokorny mówi, że ja mogę na Ciebie popatrzeć tylko z pozycji rzemyka od sandałów, bo to jest mój poziom. Po prostu wystarczy, że popatrzę na Twoje stopy, a Jezus przyjmuje chrzest. Po co Jezus przyjmuje chrzest? Hmm. Po co Jezus zanurza się, wiesz, w, w, w ten nurt Jordanu, nie? Skoro nie potrzebuje krztu. Maria nie potrzebowała ofiarowania i oczyszczenia w świątyni. Ale wiesz, i to jest właśnie. Zobacz, jak Jezus traktuje innych. Skoro jest napisane, że Jezus podniósł wzrok i zaczął nauczać, to znaczy, że miał spuszczony wzrok, ale nie w takim geście samooskarżania, tylko po prostu On traktował innych za wyżej stojących od siebie. Nie? Skoro sam tego nauczał i. No i taka kluczowa scena dla mnie to smycie nóg. I, I doskonale rozumiem Piotra, który powiedział: nigdy nie będziesz mi nóg umywał. No kurde, no sorry. No ty jesteś rabi Jeszua, wzwujesz nas do Jerozolimy. My tutaj świetnie. Martin Buber pisał w opowieściach Hasydów, że do, chasy, do cadyka nie jeździło się po, po to, żeby posłuchać, jak on naucza i czego naucza, ale zobaczyć, jak sznu, żeby zobaczyć, jak on sznuruje, wiesz, sznurówki, nie? No po prostu ty jesteś zapatrzony w niego po prostu i on nagle wiesz, przepasał się. I zaczął im myć nogi. No to ja się nie dziwię, że, że oni zgupieli. No ale wiesz, to też jest turbożydowskie, że przecież y, rabin y, uczył przez naśladowanie, że on pokazywał y, uczniowi, jak należy żyć. I oni towarzyszyli rabinowi 2-4 na 7. I chcieli, właśnie, nawet sposób, jak on sznurówki wiąże, to chcieli. Znaczy może nie wtedy, nie wiem, czy wtedy sznurówki były. No, ale myki, no, ale, ale, no, ale no, że bo... po prostu, wiesz, chcą widzieć to, żeby to naśladować. Więc z jednej strony, jest to, wiesz, szokujące, że robi coś, co. Niewolnik robił, mhm. ale z drugiej całkowicie żydowskie jest to, że on pokazuje, że on nie mówi, jak żyć, tylko on pokazuje, jak żyć, że to jest ta różnica między tym rozumieniem semickim, a między nauczaniem, może tak. inaczej, nie między nauczaniem semickim, a nauczaniem greckim, gdzie mhm. w Grecji, no to był nauczyciel, on mówił, był wykład i potem wiesz, każdy sobie z tym robił, co chciał, a tutaj było towarzyszenie na co dzień, nie? A co to dla ciebie znaczy, że, że traktujesz innych. Czy postrzegasz innych jako wyżej stojących od ciebie. Wiesz co, dla mnie przede wszystkim, że każdy jest kochany przez Boga i że chce go tak traktować. I na przykład. Nie wiem, jak ty masz w restauracji, ale wiesz, ktoś, tak widziałem takie postawy czasami, że ktoś jest niemiły dla kelnera, bo co, bo on Strasznie, ma jakąś no? tam platynową kartę, bo coś tam tak. nie, I albo na kelnera nie patrzy wcale. I wiesz, ja się w takich rzeczach e, pilnuję, że jak mm. wchodzę gdzieś, to jestem szacunek właśnie sz, okazuję szacunek. Nieważne jest to, że to jest przez 15 sekund i tego człowieka może nigdy nie zobaczę, ale spojrzę mu w oczy, uśmiechnę się, jeśli umiem, jeśli potrafię tego dnia, e, że wiesz, ta, takie małe gesty, one mm. po prostu, że traktuję człowieka jako tego, który idzie razem ze mną, nie, A nie jako ktoś, kto jest albo mi wrogi, albo obojętny. No. To jest jedna rzecz, ale to jest taka, wiesz, bardziej codzienna, natomiast w, takiej, w takich kościółkowych tematach, no to wiesz, ja mm, odpaliłem na przykład na werandzie podcast właśnie dlatego, bo widzę ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i w cudzysłowie mają lepszą historię ode mnie, więc czemu oni mają nie wystąpić u mnie, nie? skoro mają mają owoce do zebrania z tej historii i teraz gdybym ja miał taką postawę, że tylko ja bym głosił i tylko ten, to wy byście w ogóle nie słyszeli o kimś takim jak Sowiński, jakbym wrzucał mhm. jakieś filmiki. To wiesz, często widać to w różnych właśnie kanałach, gdzie tam ludzie zaczynali głosić. Że oni chcieli głosić oni, nie? Oni, ja muszę głosić, ja. A. Ja będę głosił. I jak przychodziłeś do niego, mówiłeś: Słuchaj, no, może coś tam z kimś innym zrobisz, wiesz, wejdziecie w jakąś współpracę. Nie, 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 nie ja, ja, ja muszę, ja muszę. I myślę, że to jest bardzo nieewangeliczne, bo kurczę, jak ty głosisz komuś, on w rok, w pół roku może cię przerosnąć w cnotach, w rozumieniu Ewangelii, w objawieniu. W charyzmatach, którymi będzie posługiwał. Ale to jest coś, co jest naturalne i tego trzeba się spodziewać, tym trzeba się cieszyć, a nie takich historii mnóstwo słyszałem, gdzie lider na przykład widział, że ktoś jest bardziej utalentowany, bardziej ma biegłość w posługiwaniu charyzmatami, no to on musiał uwalić, tak? W imię czego? W imię uczenia pokory. Ja Ciebie chcę nauczyć pokory. To nie jest mądre, moim zdaniem. Nie? To jest to, właśnie, trzymanie swojego stołka, na które nie ma stołków w Królestwie Niebieskim. My wszyscy stoimy przed Bogiem. Nie ma stołków, na których mamy siedzieć i się ich trzymać. To jest błędne, to siedzenie wiesz, na tych stołkach, trzymanie się ich. I myślę, że musimy uważać na to w kościele, nie? na te stołki. Ci którzy zajmowali się to młodzi chłopcy wtedy jeszcze przed święceniami kapłańskimi, którzy zajmowali się Ojcem Joachimem, Joachim, badaniem, który umierał. Opowiadali, że byli poruszeni, bo tu, wiesz, arystokrata, dominikanin, mistyk, a on się pyta, czy mogę to zrobić, czy mogę tam to zrobić, nie? I mówi takiego gówniarza, jak ja się pytał, nie? Co brat na ten temat sądzi, nie? Kurczę, i to człowiek, który jest, wiesz, mm. kandydatem na ołtarze, bo, wiesz, bo, bo ojciec y, Tomek Gałuszka prowadzi, znaczy, jest jakby, y, zbiera materiały, promotorem, proces, tak? tak, promotorem do procesu batyfikacyjnego a on się pyta młodych braci, i to taki na przykład y, brat Paweł był, nie? Z, y, i on mówi, no to ich rozwalało, nie? Ja. No u Dominikanów czasami widziałem taką sytuację, na przykład u ojca Tomka Nowaka, który też tak traktuje ludzi z takim ogromnym szacunkiem. To jest nieprawdopodobne. Mhm. A, ale historia, która mnie najbardziej poruszyła, wydarzyła się dwa miesiące temu, kiedy ja pojechałem jako dziennikarz do Rzymu. Tam miałem zrobić o Lateranie, bo akurat jest rocznica. Yy... Poświęcenie bazyliki na Lateranie, i akurat było, wiesz, materiał o Grecji, bo Franciszek zrobił tą pierwszą szopkę, nie, tą, taką stajemkę żółbek nie? w Grecjo. No i mieszkaliśmy w służb zakonnych, i one mówią, że dzisiaj imieniny ma Konrad Krajewski, może pójdziemy, my mu tam zaśpiewamy 100 lat, nie? no i poszliśmy. A w ogóle nie miałem w planie żadnego, żadnej rozmowy z Krajewskim, bo wiesz, jak się dostać na Watykan do kardynała Krajewskiego, nie? no i tam one śpiewają 100 lat. No i on tak podszedł, żeby każdej z nich podziękować, tam z 26, że tak wiesz, osobiście podziękować. Pod im. Ja mówię, gość niedzielny też się on. O, Pan Jakimowicz, ja bardzo lubię pana czytać. Nie? Ja się poworyczałem, bo on mówi: a ja mówię, a zgodził się ksiądz Kardynał na wywiad. On Jasne, to za dwie godziny, tylko najpierw bezdomny mi się zajmie, nie. No i wiesz, i kurczę, to jest takie. To nie była taka kokieteria, tylko potem szliśmy z nim przez te dwie godziny i siedzi kobieta bezdomna, a on do niej mówi, buongiorno, principessa, nie? Cześć, księżniczko. No i przytulają, nie? A to są takie zapachowe sytuacje, Krzysiu, że. Mm. Kurde, ale ja zobacz... jechałem dzień wcześniej metrem no. jak wszedł bezdomny, on miał pusty wagon. To się fajnie teoretycznie mówi, no przytul bezdomnego, nie? Pusty wagon, nikt nie chciał, wiesz, a on tą kobietę przytulił, nie? Ja mówię, a kto to jest? On mówi, a to jest taka Szwajcarka, a to jest ten. I to, wiesz, i, i, ja mogę o nim godzinami opowiadać, ale to, to była historia, która mnie tak zawstydzała, nie? A to nigdy nie przytuliłeś bezdomnego? Tak, tylko że w tym znaczy przetuliłem, zdarzyło mi się, natomiast cały czas mam z tym problem, takie no głównie przez takie rzeczy, nie jakieś estetyczne, tylko zapachowe, nie? Że to jest po prostu taki smród, po prostu nie do wytrzymania. No mów o swoich no To może widerze, spróbuj coś się coś nie myć dwa tygodnie. No. Jak sam tego doświadczysz? Nie, to wiem. ja wiem, to było właśnie w metrze, dzień wcześniej, i wiem, jak, je, wiem, jak on mi powiedział na przykład, że. Bo się pytałem, czy nam, czy go nie przytłacza ten przepych Watykanu. On mówi: Ale ja tu nawet wszędzie nie byłem, bo dla mnie ważniejsi są ci ludzie, dlatego, bo oni będą żyli wiecznie. A ten Watykan kamień, i kamienie, nie Ale wiecznie. zobacz, jakie to jest piękne, że wiesz, często jest coś takiego, że jak są jacyś ludzie, którzy się uważają za sprawiedliwych i że zajmują się czymś takim właśnie pięknym typu, mhm. właśnie dbanie o, o bezdomnych, o ubogich, to oni by powiedzieli, niektórzy, tak nieraz te, tego doświadczałem, mhm. jak kogoś chciałem zaprosić do podcastu. Ja, ja robię to, co jest ważne, a jakieś parcie na szkło, jakieś mówienie o tym gdzieś tam, co mi to, po co mi to potrzebne. Zobacz jaką mądrość ksiądz kardynał miał, że i to należy czynić tamtego nie zaniedbywać, nie? Że no. mamy być światłem i w takich sytuacjach, i w takich. I to jest też piękne i myślę, że to jest właśnie Ewangelia. Że my, jak widzimy, że jest jakaś okazja do podzielenia się Ewangelią, to po prostu z niej korzystamy, a nie mówimy, że taka okazja czy taki sposób jest lepszy, a taki gorszy, nie? Bo naprawdę Bóg chce, żebyśmy my wszystko to czynili. Wiesz, kto ma taki sposób rozładowywania jakby takiego napięcia i takiego skracania dystansu? Kardynał Ryś. Miałem kilka takich sytuacji, że byłem takim gówniarzem początkującym dziennikarzem. Bardzo słabo go znałem, on był wtedy dyrektorem seminarium w Krakowie nawet nie był biskupem pomocniczym. I też było jakieś takie mega oficjalne spotkanie. Gdzieś w jakimś pałacu, biskup i on tam był i nagle ktoś mnie walnął w plecy. Ja się odwracam, a do mnie. Cześć. Wiesz, że po prostu wszystko zniknęło. I potem fotoreporter po yy, na innym spotkaniu, gdzie była pełna aula na Kopernika w Krakowie, wiesz, tysiące ludzi przychodzi, żeby była promocja książki i mówi, czy mogę księdzu kardynałowi, jeszcze nie kardynałowi, biskupowi zrobić zdjęcie, a ryś mówi, zaraz, wiesz, tak się spoliczkowo mówię, rób. Przy wszystkich. I ten fotoreporter mówił, wow, że on po prostu zjesz, od razu psz, Ale ten balon. A, a, a czemu, czemu ten gest? Bo jakby nie rozumiem... W tym znaczeniu, że jakby przekuł balon do księdzu, księdzu biskupowi. On, on... Czy ja mógłbym, czy mam prawo zrobić zdjęcie, a on, df, df, df. wiesz, policzkował się przy wszystkich i ten fotoreporter mówi po Ale żeby miałem... skóra lepiej wyglądała? czy czy chciał mieć rumieńce, nie? Nie, ale no Ale zabawne, wiesz, śmieszne no to było takie na tej zasadzie, super. że on tak skrócił dystans, tak, tak, że tak. po Dobra. prostu ten fotoreporter mówi: Ja mam wrażenie, że go 100 lat znam, jego pierwszy raz w życiu o, widziałem. stary, to ja byłem ledwo nawrócony rok i pamiętam, że pojechaliśmy na konferencję na Śląsk i mówię Marcinowi, że ja to bym do spowiedzi poszedł. Tak. No. Ojej, no musiałeś mówić, no. Nie, nie, e, bo Marcinowi... Teraz wtedy nie nie no, to... Jest jeszcze ale, inny Marcin w Polsce, Tak, tak ale Marcinowi mówić. Zielińskiemu mówię, je, on jest liderem mojej spółloty, no i wtedy, wiesz, ja mu mówię, że, że chciałbym do No i on o tym wiedział, ale jakoś tak nie, nie, nie zgrywało się. I wchodzimy do kościoła, pełny kościół. I siedzi ksiądz biskup, właśnie, ksiądz biskup ryś, siedzi w prezbiterium i Marcin tak się do mnie, pamiętam wtedy, odwracał i mówi, zobacz, ksiądz biskup siedzi, może do niego pójdziesz do spowiedzi. I wiesz, ja tam, mi nie trzeba było powtarzać, tak? Ja byłem, miałem 23 lata, e, miałem irokeza na łbie i nie zastanawiałem się nad różnymi tam etykietami kościelnymi, czy coś nie. Tylko no, widzę, że ksiądz siedzi. Dla mnie, czy to jest biskup czy nie, to nie, nie miałem za bardzo pomysłu, czy to jakieś różnice, czy nie. Tam wiesz, tylko podchodzę do niego i tak: szczęść Boże, księży, biskup jest, że ja mógłbym się wyspowiadać. A on przysunął mi krzesło, mówi siadaj, nie? i, i się wow. wyspowiadałem. I wiesz, wszyscy na mnie patrzyli, cały kościół. I... W ogóle zero jakiegoś. Najgorsze wiesz. było to, że to był jeden raz, kiedy nie dostałeś rozgrzeszenia i tak Nie wszystko no, dostałem, raczej. dostałem. Ale nie, to, to tak. co mi powiedział, to do dzisiaj pamiętam i do dzisiaj stosuję. Więc to też jest piękne, że nie odfajkował tego. Nie? I w ogóle no, widzisz, zeszliśmy na, na takich pięknych ludzi, w takim sensie, że oni są dla nas wzorem tego, jak traktować innych. Nie? I... Galbas. Yy, I mamy ratowicki. takie doświadczenia. Nie? Kiedyś i, napisałem, wiesz co, tekst, tak, zaczyna się, obudziłem się po zabiegu. To była jakaś kolonoskopia, ale ja tam nie pisałem, o co chodzi. Nie, obudziłem się po zabiegu i poczułem wdzięczność. I nagle patrzę, przychodzi SMS, przytulam. Patrzę, Galbas, nie? Tylko dlatego, że przeczytał na stronie gościa, że jakiś, jaki mówisz, obudził się po zabiegu. Mhm. I to nie jest tak, że to jest mój jakiś znajomy, dobry, wiesz, przyjaciel. I to są rzeczy, które mnie tak rozkładają na łopatki, bo to jest y, szukanie człowieka. Mm. Pierwsze spotkanie arcybiskupa Galbasa w Katowicach, kiedy został biskupem, to było z bezdomnymi, nie? Czyli z ludźmi, z którymi... No powiedz a propos przytolania bezdomnych, bo ty tak nie zaczepiłeś. No zaczepiłem cię, bo wiesz, nigdy nie miałem z tym problemu po prostu. I, Naprawdę? I, no nie wiem, no tak, 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 tak było, nie? Że mhm. Jak mam okazję i chcą, bo to też nie jest, wiesz, ja z nimi rozmawiałem o tym nieraz z, z takimi ludźmi, którzy y, mi wyznawali, że dla nich to jest trudne żeby się przytulić, nie? Mhm. Ale miałem takie doświadczenia, gdzie, y, gdzie facet na ulicy po prostu po tym, jak y, coś tam porozmawialiśmy, on mnie pytał, czy on może się przytulić. I wiesz, dla mnie to jest zawsze taki znak, że coś się przełamało, bo tak, tak. oni przez to, jak społeczeństwo ich y, traktuje, mhm. często jako osoby Pają niewidoczne, jako jakich jak jak, jak jako duchy, nie? Że tak. w ogóle ich nie widzą, nie? Tak, ty zobaczysz. I w ogóle ja też, jak ewangelizowałem w centrum Warszawy często, na ulicy, to kurczę, patrzyłem im w oczy i to były tak piękne oczy. Zawsze tak się tym zachwycałem, że ci ludzie, w ogóle ludzie mają piękne oczy, ale z nimi było coś takiego, że te oczy były szeroko otwarte i były takie, wiesz, widzące po prostu, bo często my przez te wszystkie rzeczy, które mamy w życiu, my jesteśmy tym przytłoczeni. A, a co oni mają? Oni materialnych rzeczy nie mają. Zmartwień, no to mają takie podstawowe zmartwienia, gdzie spać, co zjeść. Ale i to wierzę, że jakoś Pan Bóg im zapewnia. Więc oni mają szeroko otwarte oczy i oni się zachwycają często, nie? Nieraz z nimi rozmawiałem o tym, że no, usiadłem sobie pod drzewem, nie? I sobie patrzyłem na drzewo, na listki. Hmm. I wiesz, no, który zdrowy człowiek który ma robotę, dzieci i tak dalej, usiądzie pod drzewem i będzie patrzył na to drzewo i się zachwycał drzewem, nie? My trochę to zagubiliśmy. No ale dobra. Jeszcze jedno, rzecz Nie, nie się to, że chciałem ci dowalić, nie, tylko wiesz, no. ja po prostu mhm. nie mam tej perspektywy, w sensie, no zapach jak zapach, no gorsze zapachy czułem, tak? Mhm. Na przykład, nie wiem, zapach trufli. To jest gorszy dla mnie zapach niż to. To bo, do Toskanii nie pojedziesz. No? no, ale kiedyś Toskania przyjechała do Sudet i myślałem, że, 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 że zwrócę. No, jeszcze ja pamiętam taki kurs alfa, który nasza wspólnota organizowała. E, przy stoliku siedziała Ola. Pozdrawiamy Ole, bo jest w naszej wspólnocie i pewnie słucha podcastów. No i było ostatnie, e, ostatnie spotkanie, kiedy tam każdy, jeśli chciał, mógł powiedzieć świadectwo. I nagle Ola mówi coś takiego. Ona była uczestniczką, wtedy jeszcze nie należała do wspólnoty. Mówi, zanim powie świadectwo, to chciałbym o każdym z was coś dobrego powiedzieć i wiesz. I to było jakieś małżeństwo, mówi. Was na przykład bardzo podoba mi się to, i to, w tobie podoba mi się to, w tobie podoba mi się to. Wow, chłopie, ja w życiu czegoś takiego nie widziałem sama z siebie, nie? Wiesz, to, to było bardzo, nie wiem, chyba z dekadę temu, ja to do dzisiaj pamiętam, nie? kiedy to było genialne. I hmm. potem mój kolega powiedział: Wiesz, co Marcin, jak ja się tak bardzo pogubiłem, wszedłem takie środowisko kibolskie, żeby mnie zaakceptowali, nie? Bo miałem dużo kompleksów, to przychodziłem do naszej do, do wspólnoty, a ja mówię: a po co? On mówi: Bo to było jedyne miejsce, gdzie słyszałem o sobie, że jestem dobry. Ani no w domu tego nie słyszałem, ani w szkole. A to było jedyne miejsce, gdzie ktoś powiedział kurczę, tak super, że jesteś, nie? Dobrze, że jesteś. No dobra, ale słuchaj, gadamy tak o, o tych hierarchach i tak dalej, ale jak to w życiu takim wspólnotowym, codziennym się manifestuje, że... Mm, ja mogę ci powiedzieć. Że chcesz, że, że chcesz stawiać kogoś wyżej od siebie. Jak to N wygląda? Były ostatnio rekolekcje, pojechaliśmy do Gokotka. Uwaga, lokowanie produktu. I rekolekcję prowadziła siostra Bogna Młynarz. Miała mieć trzy konferencje, i w czasie drugiej konferencji nagle dostała smsa, że umiera jej przyjaciółka, siostra Aurelia, która wiele lat zmagała się z rakiem. I Bogna mówi: Czy ja mogę was zostawić i pojechać, nie? Pożegnać się z nią, a my jasne, nie? Po, wiecie, pomodliliśmy się tam wszyscy nad, nad, i nad Aurelią, żeby Pan Bóg ją tak przeprowadził, jakoś tak bezboleśnie, i nad Bogną, żeby zdążyła. I Bogna dosłownie zdążyła na ostatnie parę minut. Przyjechała, wiesz, ta Aurelia chwyciła ją za rękę, uśmiechnęła się i zmarła. No i co teraz? Wiesz, połowa rekolekcji, kto ma powiedzieć dalej? A propos tego wyżej stojących od siebie. Co mamy zapraszać kogoś z zewnątrz teraz, szukać, nie wiem, ojca Pałysa. No wiesz, no kogo szukać teraz, nie? I nagle mówimy, bo mnie, mnie bardzo dotknęło to, że ksiądz Blachnicki napisał. To jest moje odkrycie, że każda wspólnota ma dokładnie te dary, które są tej wspólnocie potrzebne. Ja no. mówię mówię ktoś z nas, kurczę, po co mamy koje z zewnątrz szukać? I nagle się okazało a propos, że, jest, yy, że mamy psycholożki we wspólnocie, które też zresztą nas słuchają. Niektóre przy prasowaniu. <laughs> Tylko nigdy nikt im nie dał mikrofonu, tak? Tak, tak. i słuchaj, ja, mu, ja mówię, że wiesz, ludzie. Nagle zgadaliśmy się, że ludzie bardzo chcą o emocjach posłuchać, czy są dobre, czy złe. I wyszła Asia i powiedziała: taką konferencję, tak po prostu wiesz. Z, od czapy. Z, z, od czapy, że wszyscy siedzieli tacy po prostu mieceni i, i wszyscy chcemy dalszy ciąg, chcemy dalszy ciąg. I nagle wstaje ksiądz, mówi, że genialna była ta konferencja, bo ludzie się spowiadają z tego, że na przykład się gniewali. Wiesz, oni się spowiadali z emocji, na które nie mają wpływu, nie? to nie jest żaden grzech, ale ponieważ oni mają to w głowie, że nie możesz się gniewać, nie? że wszyscy tak powinni być grzeczni i ręce na kołdrze. Wie, że spowiadają się nie z grzechu, tylko z emocji. I się okazało a propos tego, że mamy we wspólnocie ludzi, którzy są w stanie powiedzieć takie konferencje, że nie trzeba sprowadzać ludzi z zewnątrz. Bo do tej pory zawsze musiał być wiesz ktoś z eksportu, nie? Z importu, eksportu. No i to jest zewnątrz. piękny no. przykład, nie? Ale jest też, wiesz, drugie dno, dlatego na przykład. Mhm. Y Jakbyś ty tego słuchał i powiedział, ona powiedziała lepiej ode mnie. Nie może tak być. Już więcej a ty nie A wie, co nam Jezus powiedział? Wierzę, że Jezus Więcej już nie powie. Powiedział coś, czego wiele osób może nie zrozumie. Znaczy, myślę, że ci, którzy oglądają podcast, zrozumieją, bo to są ludzie, myślę, tak uformowani. Wiesz, jakie mieliśmy prorostwo? Jezus mówi: chce żebyście byli w tym roku towarzystwem wzajemnej adoracji. A przecież wszystko robimy, żeby nie być. A Jezus, ja chcę, żebyście siebie adorowali, a jeszcze bardziej, żebyście adorowali mnie. W drugim. w drugim, czyli ale to ja ciekawe, patrzę na Ciebie w i, tym i roku mówię, to Boże, tak? jak to super, że Jezus Jezu, przyszedłeś w Krzysiu do mnie. Ale w tym roku, tak Wam powiedział? Tak, No bo wstecznie. u nas w, 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 też to samo w zasadzie, że relacje. że Myśmy myślili we wspólnocie, że raz na jakiś czas rezygnujemy z modlitwy po to, żeby zjeść pizzę i ciasto, które ludzie przynieśli i ktoś powie z zewnątrz. Matko jak Boska, to, chłopi? I teraz ostatnio <laughs> Była Koniec, koniec, pan. musimy kończyć, ale tak. wszyscy siedzą i gadają jeszcze, nie? Tak są stęsknieni, być może po covid być może potem online. I Bóg mówi właśnie, chce, żebyście byli towarzystwem wzajemnej adoracji. To znaczy, ale to jest piękne, bo to jest tak wzruszające. On mówi, chce, żebyście siebie adorowali. Wiecie, bo my zawsze w takim negatywnym kontekście traktujemy to no. słowo. On mówi, żebyście się cieszyli sobą. Nagle się okazuje, jak, jak poprosiliśmy ludzi o świadectwa, ludzi, którzy nigdy nie, nie mówili wcześniej, to nie, nie, ja nic nie powiem, bo się wstydzę. Ale ja mówię, powiedz, proszę cię, naprawdę, powiedz, poza nagraniami. To były takie świadectwa, że wiesz, ja tam stałem z boku i płakałem. Dosłownie płakałem, bo mi się wydawało, że. Właśnie a propos tego, co mówiliśmy w ostatnim podcaście, że wszystko bez sensu, że wspólnota wiesz się nie rozwija i tak dalej. A oni zaczynają nagle, nagle mówić, że takie rzeczy, że w życiu w ogóle nie widziałem, że, że, że w nich to jest, dopóki tego no. nie powiedzieli. Mi to no. się kojarzy z werandą, właśnie, dlatego że jak czasami ludzi pytam, słuchaj, masz kogoś na werandę, kogo mógłbym zaprosić? To często mi mówią, ty już chyba wszystkich tam miałeś. Ja mówię, no. chyba cię pogrzało. No. Nie wierzę w to że w kościele nie ma tyle osób, które chcą mówić świadectwo. Ja wierzę w to, że jest, mhm. że są tacy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mają niezwykłe historie, które potrzebują być usłyszane. I wiesz, to jest bardzo takie też płaskie, płytkie myślenie o kościele, kiedy myślisz sobie, już wszyscy byli. Mhm. No kurde gdzie? Przecież tu chodzi o normalnych ludzi, którzy z Bogiem żyją w cichości, gdzieś tam zamknięci w cudzysłowie, zamknięci w jakimś swoim po prostu życiu, czy w swojej wspólnocie, swojej parafience, gdzieś tam, ale żyją i nie, nie, przez niejedno ich przeprowadził, więc wiesz. A myślę, że my nie doceniamy w ogóle tego daru, tych darów, które Bóg złożył w tym drugim, którego mamy obok. Nie? I nie chcemy często doprowadzić do tego, żeby te dary się objawiały. A to jest nasza rola jako chrześcijan, jako członków jednego ciała, żebyśmy promować innych ludzi, żeby im pomagać, żeby po prostu ich wiesz, Wywyższać po prostu, nie? Żeby tak. być takimi, ja uważam, że wiesz, naszą rolą jest być takim mostem, nie? Takim, mhm. Takimi schodami, po których ktoś wejdzie, niech to będzie wyżej. Mhm. Dlaczego nie? Tylko widzisz, w tym wszystkim jest taka ważna zasada, bo często jak tak rozmawiałem z różnymi ludźmi i miałem takie różne historie, które doprowadziły na przykład właśnie do werandy, że. Były jakieś rekolekcje, i tam nagle się okazało, że ktoś może świadectwo powiedzieć, mm -hmm. ale no powiedzmy, że to była osoba taka, nie wiem, atrakcyjnie mówiąca, charyzmatyczna. I organizator powiedział, że nie może być transmitowana. Bo, bo jest. Nie, wiesz, nie chcemy pokazywać jej, bo się boimy, że nam odpłyną ludzie do niej. I widzisz, ja po takich historiach mówię, kurde, to ja chcę odwrotnie zrobić i zobaczymy, jak to działa, nie? Czy będę tym naiwniakiem, który y, faktycznie na tym straci, bo y, idzie za Bożym Słowem, czy nie? Mm. Czyli wiesz, ktoś przychodzi do mnie, jeden, drugi, trzeci, ma fundację czy, taką, siaką, coś tam, nie wiem, mm -hmm. obrazy, to tamto, sprzedaje różne rzeczy. Mówię, mów o tym, mów o tym, żeby ludzie o tym wiedzieli. Wpłacą tobie. No tak, ale przecież mnie wpłacą, to ja nie mogę. No bo mi nie wpłacą, jak jemu wpłacą ty. A, no a ja, mam ja, właśnie, właśnie, a ja tak. właśnie mam takie podejście, że Bóg nie musi zabrać mi, żeby dać tobie. Właśnie. I no. naprawdę w ten sposób chcę żyć, że nie wiem, ktoś do mnie przychodzi w gości, to ja nie liczę sobie, kurde, wydam tyle na, na jedzenie. Nie, ja mu dam wszystko, co mam. Bo naprawdę dawajcie, a będzie wam dane. To jest Ewangelia. Nie musimy tego liczyć wszystkiego. Nie musimy przemyśleć, przemyśleć że oj, ty, ty zajdziesz dalej ode mnie. Właśnie musimy myśleć, ty zajdziesz dalej ode mnie! Ja chcę, żebyś ty zaszedł dalej ode mnie. To tak, jakbyśmy nasze dzieci. Myślę, że często są tacy rodzice, którzy mają jakieś kompleksy i nie chcą, żeby dziecko je, ich przerosło. Nie? I no. są wtedy toksyczni, torpedują. To mamy o tym też porozmawiać, ale chyba już się nie, nie, ale nie, zobacz, nie zdąży jest taki, dzisiaj. Ale to taki bardzo biblijny przykład króla no. Saula, który wie, że już musi odejść i nie chce odejść. Do tego stopnia, że zły duch do niego przychodzi mhm. i przychodzi taki gówniarz, Dawid. I mógłby powiedzieć teraz ja nie. Ale teraz zobacz, co ja. Dawid później robi. Co? Bóg mu mówi, że spełni marzenie jego, ale nie w jego życiu. To tylko mnie jeszcze w życiu, bardziej serię. w życiu syna. Mm -hmm. nie, I zobacz, tak. co, co Dawid robi. Że on przygotowuje wszystko po ludzku, co może, żeby jego syn szybciej wszedł w to marzenie. On się nie buntuje. Tylko schyla głowę i mówi: tak, Boże. Okej. Okay, jeżeli chcesz to zrobić w życiu mojego syna, ja się na to zgadzam i ja pomogę mu, żeby on w to wszedł. Ale się nie buntuje. A zobacz, jaką my mamy często postawę, kiedy na przykład Bóg ci powie, słuchaj, Ananiasz, tak? I mhm. Paweł, idź, on zaniesie y, narodom moją, mo, moje imię. Mhm. A ty powiesz, ale to ja chcę zanieść. Ale to nie ty zaniesiesz, tylko on, ale to ja chcę zanieść. Pierwszym powołanym był, był Andrzej, a dopiero potem Piotr, nie? No. Jezus zbudował na Piotrze, a nie na Andrzeju, który był pierwszy powołany. No a propos Dawida jest tak taka samo scena, z Barnabą, która mnie, nie? mnie nie tak rozkłada na łopatki, że Dawid trafia do króla Akisza i wychodzą ludzie, wiesz, piękne kobiety i krzyczą tak, czy to nie jest Dawid król ziemi? I mówią tak, Saul pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. I potem jest taka scena, że Dawid zaczął udawać szalonego, zaczął walić yy, pięściami obramy miasta i pozwalać, żeby ślina spływała mu po brodzie. I wyszedł król Akisz, powiedział: Po co go tu przeprowadziliście? Mało mamy szalonych w mieście, nie? Uf, no zaraz się rozpłaczę, nie? Bo, bo zobacz, no jest, ale nie, bo patrz, bo jakie to jest mocne, że Dawid wolał, żeby ludzie mówili, jest, że on jest psychicznie chory, bo on wiedział, że on nie jest królem ziemi. Mm. A oni mówili: Czy to nie jest Dawid, król ziemi? Czyli on wolał, żeby oni go wszyscy uznali za wariata? Wie, że to jest psychicznie chory człowiek, nie? I król Akisz mówi: Wygoncie go stąd, niż żeby mówili, właśnie, że, że Saul pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. To jest właśnie potęga Dawida. Ja myślę, że dlatego Bóg miał do niego słabość. nie, że właśnie a propos tego przygotowywania, że nie, nie, ty zbudujesz świątynię, że twój, że twój syn wystąpi przeciwko tobie, Absalom, i powiedzieli: świetna informacja, ten, który walczył z tobą, zginął, a Dawid chodzi i płacze, mówi: Absalonie, synu mój, Absalonie. Ja mówię, że właśnie. Albo ta sytuacja z Saulem trakowuje. w jaskini, nie? Ta, zobacz, ta. zobacz, oddaje ci Bóg w twoje ręce go, a on mówi, niech mnie ręka boska broni. No. <noise> nie będę podnosił ręki na pomazańca. No i pas, mógł go zabić. No mógł. I wcale nie musiał grać na harfie, żeby zły duch opuścił Saula. A to jest właśnie kwintesencja tego, o, o czym ty dzisiaj mówisz. nie? Bo to, bo to jest temat, który się zaproponował, że traktujesz innych jako wyżej stojących. Okej. Okay. Poczekaj, a Bóg bę, się zatroszczy bęka. i o Ciebie Bóg i o Niego. Nie musisz sikać. No, po, po, Będzie wiesz. czas, to będziesz królem. Nie no. musisz robić wszystkiego. Kiedy Dawid został koronowany na króla, co zrobił? Wrócił do pasienia owiec. Ale też, wiesz, jest... słyszałem kiedyś takie nauczanie o pominiętych. Mhm. O ludziach pominiętych w Biblii. W takim sensie, że oni coś robili w pewnym momencie, a potem zostali pominięci. I wiesz, to, to, to jest niesamowite, nie? że na przykład Maryja, zobacz. Mhm. Urodziła Jezusa, wychowała go. I potem, jakby I tak zaniknęła, zniknęła A Józef, w tym wszystkim. Nawet nie, nie? wiadomo, jaką umarł no właśnie. I Kiedy umarł. Nawet nie ma jednego słowa, nie? Nie wiesz, czy, 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 Bo wiesz, bo, bo tradycja jest taka, że prawdopodobnie nie doczekał śmierci Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie, ale nie wiemy tego, bo Biblia jakoś milczy, nie? No znaczy, milczy, nie, nie milczy. No w sposób niebezpośredni, ale jeśli znamy te. ich zwyczaje, to wiemy, że na, na pewno nie żył, dlatego że Jezus wyznacza ucznia do tego, żeby wziął ją do siebie, tak? tak, tak. To znaczy, że nie miała męża, ja wiem, który tylko, by o nią się że zatroszczył. Że nie ma wprost opisu śmierci, no. wiesz, jakby on zrobił Ale swoje Bóg, i, 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 i cisza. Pan Bóg od, no. zostawia nam takie rzeczy, żebyśmy my trochę pomyśleli, a nie no. tylko, wiesz, wymagali, żeby wszystko było napisane. Że, no, to w takim razie my nie powinniśmy nagrywać, bo nie jest napisane, że na mikrofony można głosić słowo Boże do mikrofonu. To nie nagrywamy. No, koniec. Nie, ale Łaski wiesz, no, to jest, to jest yy, myślę piękny temat i piękna postawa, więc to, też tak, tak Was dzisiaj zachęcamy do tego, żebyście przyjrzeli się sobie i swojemu sercu i zastanowili się, co, co jeśli ktoś, kogo może przyprowadzić do Jezusa będzie większy od Ciebie, w cudzysłowie. Bo to jest Właśnie. śmieszne takie porównywanie Właśnie. dla mnie. Jeszua, ten, którego mam na koszulce, imię mam na koszulce, powiedział, że on nie przyszedł po to, żeby mu służono, czyli Jezus nie robi się na bóstwo, hmm. ale po to, żeby służyć. Ano. No. I my też mamy tacy być, więc jak możesz komuś usłużyć dzisiaj, to mu usłóż, pomóż mu. Yy, pomóż mu wzrosnąć, pomóż mu wydać owoc dla, dla Królestwa Bożego, i na tym nie stracisz nawet jeżeli po ludzku stracisz nawet jeżeli zostaniesz zapomniany to nie straciłeś nie tylko możesz mieć radość i później wieczną radość i to jest najpiękniejsze do tego zmierzamy hmm. więc kochani myślę że dzisiaj możemy chyba już skończyć Marcin jakieś ostatnie dalej. słowa nie pracujcie dalej bo to kobiety prasują przy naszym podcaście tylko nie spalcie tych swoich rzeczy a faceci morsują także morsujcie dalej tak morsowanie jest dobre wszystkiego dobrego do zobaczenia za tydzień z bogiem papa szalom you <music>